Matura to bzdura. To oczywiście nazwa popularnego programu emitowanego na kanale YouTube. W rzeczywistości to najważniejszy egzamin w życiu. Troszeczkę mnie zaskoczyła, ponieważ spodziewałam się nieco innych tematów, bardziej takich z tych lektur ogwiazdkowanych, które teraz obowiązują, czyli Pan Tadeusz, Lalka, Dziady. No nie spodziewałam się takiego tematu jak był, ponieważ byliśmy trochę bardziej nastawieni na temat bohatera buntownika, a tematem była praca, pasja czy obowiązek. Ale myślę, że wybrnęłam. Nie było tak źle. 4 lata szkoły technikum były ciężkie. Teraz ostatni rok naprawdę trzeba było się sprężyć. Ten ostatni rok był naprawdę cały taki zajęty przez matematykę, bo jednak ona była jedną najważniejszym przedmiotem, który teraz właśnie na maturze będziemy zdawać. Jestem zadowolona, szczególnie z rozprawki, ponieważ trafiłam na temat, bo akurat właśnie na próbnej z polskiego miałam taki sam praktycznie i jak otworzyłam tylko arkusz, to już takie wow, fajnie. Już raczej będę miała w kieszeni. Tak, staram się podejść na luzie do tego tematu i liczyć trochę na cud. Byle te 30%, no i zobaczymy. Okazuje się, że matura to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, którzy przez cały okres edukacji przygotowują ucznia do tego ważnego egzaminu. Niezdana matura to także porażka pedagoga. Staramy się już od drugiej klasy, bo w drugiej klasie wprowadzamy przedmioty rozszerzone, z których później uczniowie zdają również egzaminy maturalne, ale staramy się również wzmocnić te przedmioty obowiązkowe na maturze, czyli właśnie u nas są rozszerzenia z języków obcych, dlatego nie obawiamy się w ogóle języków obcych. Większość uczniów jednak uczestniczyła i realizowała program matematyki rozszerzonej, więc ta grupa uczniów w ogóle nie musi się obawiać tej matematyki na poziomie podstawowym. No i mamy swoje takie programy, które wprowadzamy już od drugich klas, które przybliżają uczniów do tego egzaminu maturalnego, którzy mają po prostu możliwość zmierzenia się z tą formą, bo ta forma jest zupełnie inna niż sprawdzanie wiedzy na co dzień w szkole i warto, żeby uczniowie się z nią oswoili. U nas się oswajają naprawdę już od drugiej klasy. Egzamin z matematyki rozpoczął się punktualnie o godzinie 9. Na napisanie wersji podstawowej absolwenci szkół średnich mieli 3 godziny. O godzinie 14 ci odważniejsi pisali poziom rozszerzony.